Witajcie kochani, dzisiaj dzień ogłoszenia konkursu. A do wygrania była wyjściówka na zawody Mistrzostwa Polski w poszukiwaniach plażowych susz 2022. Wyjściówka oczywiście obejmuje cały pakiet startowy i oczywiście możliwość uczestniczenia w tych zawodach zupełnie za darmo. Natomiast z Ewelinką uzgodniliśmy, że w związku z dużym zainteresowaniem ufundujemy też dwa takie bileciki, dwie takie wyjściówki, darmowe wyjściówki na zawody, gdzie główną wygraną jest wykrywacz, sita firmy Swagger i oczywiście płyny konserwo i czapeczki Quest. Zanim przystąpimy do losowania zwycięzców konkursu, przypomnijmy Wam, co można wygrać, będąc uczestnikiem takich zawodów jak Mistrzostwa Polski Susz 2022, oczywiście w poszukiwaniach plażowych. Do wygrania mamy wykrywacz metali Golden Mask 5+ SE. Pracujący na dwóch częstotliwościach 8 i 18 kHz, w tej chwili jeden z lepszych wykrywaczy na tak zwaną drobnicę. Zobaczcie, tutaj też mamy przygotowane płyny konserwo. 10 takich płynów będzie można uzyskać poprzez trafienie szczęśliwego żetona. Czapeczki firmy Quest w dwóch kolorach, zobaczcie, typowy kolor questowy, no i taka czarna z akcentem firmy Quest. Bardzo fajne czapeczki. No i oczywiście też przygotowaliśmy też czapeczkę odkrywcy historii. To wszystko na plaży miejskiej w Suszu. Oczywiście trzy pierwsze osoby otrzymają co? Trzy pierwsze osoby, które zbiorą największą ilość żetonów, otrzymają puchary pamiątkowe. I nie tylko puchary, bo też oczywiście takie sita, profesjonalne sita ufundowane przez firmę Schwager Sans Coupe. Trzy osoby pierwsze, puchary, sita i dodatkowo osoba, która zajmie czwarte, piąte miejsce w takich tych naszych zawodach, które organizujemy. A co jeszcze otrzyma taka osoba, która wygra taki voucher w naszym konkursie? Dla osób, które wezmą udział, mamy oto takie pakiety startowe. Moneciarka odkrywcy, kubeczek rodzinka detektorystów. Co tam jeszcze? Otwieracz. Otwieracz. Otwieracz odkrywcy historii. I? I złoto. Złoto, plakietka Golden Mask. Także za chwilę wylosujemy szczęśliwców, dwóch szczęśliwców, którzy otrzymają taki pakiet startowy i też będą mogli wygrać główne nagrody w konkursie. No i oczywiście do pakietu jeszcze jest smycz, na której zawiesimy plakietki z imionami zawodników. A jedzenie jakie przygotowałaś? Będzie grill, kiełbaski z grilla i zrobiłam przepyszny smalec swojski i do tego ogórek kiszony. A pochwalisz się tym, jak to wygląda? Pochwalimy się Tomku. Chodź, smakuj. Smakujesz to? Nie, ty masz posmakować, bo ja już smakowałam. A to dla naszych gości, którzy będą na zawodach. Ale musisz posmakować. Smalczyk, no ja posmakuję to, nie? Zobaczcie, jak ten smalczyk wygląda. Jeszcze się nie zsiadł. Nie zsiadł, świeżo robiony. Do tego co będzie? Ogóreczek i... Ogóreczek kiszony. To będziecie mogli degustować raz z kiełbaską na zawodach na plaży miejskiej w Suszu. Hania, a ty co taka smutna? Nie. Będziesz na zawodach? Nie. Nie, no coś ty. Bo do babci jedziesz, nie? Myśleliśmy, że ty tam będziesz. A co? No jeszcze nawet nie wie. Kiedy jadę do babci? A do tego oczywiście kiełbaski, które będą pieczone na grillu przez dwie osoby, a zobaczycie, kto będzie je specjalnie dla nas przyrządzał. Do tego musztarda, ketchup i jakieś tam sosy, które też lubicie. Tysiąc wysp? Tak, najlepszy. Ja tak uważam. Może jeszcze komuś będzie smakował. Tysiąc wysp? Tak, sos tysiąca wysp. Wysp. Mega. I to wszystko zasługa Ewelinki. I to na zawodach w Suszu. Staram się. U nas trwają przygotowania do losowania wygranych. Ewelinka wycina nazwiska osób, które... Nie, nazwiska, to ja mówię, komentarze osób, które brały udział w konkursie, a Hania maluje sobie. Hania, co malujesz? Dla wygranego obrazek.
dla wygranego obrazek? Nie. Tak. No. Maluję. Dzień dobry. Dzień dobry. Przywitaj się, Oliwia, z wszystkimi. Cześć. Będziesz brała też udział w konkursie w zawodach. Możliwe, że tak. Jeżeli nic mi nie wypadnie związanego z moim sportem, no to... Z końmi. Nie z końmi. Z lekkoatletyką? Tak. Może teraz będzie miał coś przygotowane. No mamy nadzieję, że chociaż się pokażesz tam na plaży. Nie popisuj się. No. A Hania będzie? Pewnie, że nie. Pewnie, że nie. Mama będzie? Mama obowiązkowo. Mama będzie wydawała pakiety. Hania, pokaż wszystkim, co ty tam narysowałaś, co tam jest. Przejdę z drugiej strony, tak? Albo obróć obrazek, tak? To jest rodzinka. Kto to jest? Detektorystów na plaży w miejskiej w suszu. To jest Hania. Hania z Tosią. Mama trzyma Tosię. A czemu on takie duże te stanik? Nie. No co? A tu? Tata. Tata. A tu? A gdzie? Oliwia. Olivia, ty tak wyglądasz inaczej. Wyglądasz bardziej radośnie, nie? A to Julia. Ale... A to co to jest? Hani się chyba nie chciało dokończyć Oliwii. Oliwii. Także widzicie, tak trwają u nas przygotowania do konkursu, znaczy do rozlosowania wyników konkursu. Na wesoło. Ewelinka Głubie. To już lada chwila, lada chwila. Tutaj mamy osobę, która oddała komentarz, ale nie bierze udziału i pozdrawia serdecznie wszystkich i życzy powodzenia. My również tą osobę pozdrawiamy. Adrian Stróżak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Uwaga, wyniki konkursu. Maszyna losująca w postaci Oliwii zakręci to, co jest tutaj. To są Wasze komentarze. Dziękujemy Wam przede wszystkim za tak liczny udział w konkursie. Zamieszaj, a Hania wyciągnie szczęśliwą. Najpierw pierwszą osobę, potem drugą. Cztery wyciągniemy. Nie, dwie. Jeszcze czego? No, dwie. Nie. Nie, Hania wyciągnie. Zamknij oczy, zamknij oczy. Zamknij, my widzimy, zamknij, dzięki. Mieszasz. Pierwsza osoba. Maszyna losująca chodzi. Proszę. Przekazana. Rafał Michalski. Rafał Michalski. Gratulujemy. Poprawna odpowiedź, plaża w suszu. To tutaj będą odbywały się zawody. Poproszę bliżej kamery. Weź palec, żeby było widać imię i nazwisko. Rafał Michalski wygrał pierwszą wejściówkę na zawody. Drugą. Bez oświetlenia. Losowanie, maszyna losująca. Oczy zamknij, zamknij, Hania, oczy. My Cię widzimy. Zobacz, podglądamy Ciebie. Ja i tak nie umiem czytać przecież. No ja wiem, że Ty nie umiesz czytać. No, cenna uwaga. A Oliwia nam tutaj... Czyta. Nie będę miał czasu, zostawię szansę innym. Aha, a to miał Adrian być... Stróżak. A z którego pozdrawialiśmy, niechcący nam się tutaj wdarł do naszej maszyny losującej. Hanna, losujemy jeszcze raz. Pozdrawiamy Adriana Stróżak. Adrian Stróżak wysłał podziękowania dla Was i prosił o komentarze pod filmikiem. Natomiast co? Losujemy dalej. Hania, losujesz. Losujesz, Hania, losujesz drugą wejściówkę, losujesz. I Oliwia nam odczyta. Ewa. Wygrała drugą wejściówkę na zawody. Poproszę bliżej kamery. Jak Ewa. Gratulujemy. Jak Ewa. Moja koleżanka. Być może twoja koleżanka, jak będziesz na plaży, to będzie pani twoją koleżanką. Zapozna się z tobą. Koniec konkursu. Jeszcze możemy poczytać. Możemy poczytać, ale już był koniec konkursu. Serdecznie gratulujemy wygranej. I dziękujemy za udział w konkursie. I do zobaczenia w suszy. Do zobaczenia. A osoby, które by chciały jeszcze nabyć bilet, mogą znaleźć link pod filmem w komentarzu.
i wykupić taki bilet i spotkać się z nami, z wesołą rodzinką detektorów.pl i wziąć udział w drugich mistrzostwach Polski w poszukiwaniach plażowych. Do zobaczenia. Do zobaczenia.